wyciszamy się i lecimy z walką wieczoru. Jest z nami Szupi Szup. Jest z nami również Dziobane. Okej, słuchajcie, wiecie kto zaczyna, czy losujecie? Słuchajcie, osoby pod barem, albo zapraszamy tutaj do nas, albo się trochę odsuńcie, bo robicie tutaj zamieszanie, które jest zbędne na tym pojedynku. Chłopaki się naprawdę długo szykowali na to starcie, także uszanujcie to. Dobrze, okej, w takim razie zaczyna Dziobane. Jesteście gotowi na pierwsze wejście, Dziobane? Let's go! Szubi szups! Ty musisz lubić tłuszcz. Żeby tyle szamać, robiłeś sobie u ludzi dług i teraz masz długi brzuch. Ale dość już tych truizmów. Dzisiaj poczujesz się jak w szkolnych czasach. Przywracam bullying tu i walę cię z góry w dół w ten gruby brzuch. Ty nawet nie walczysz, obstrańcu. I nim się zbudzi knur, uderzam w czuły punkt, czyli podjeżdżam, zabieram kanapki jak w drive-thru. Pokarmu nie brakło mu w życiu, ale na szamę się rzuci buc. I z marszu, gdy podniosę rękę, to pewnie się skuli w pół. Na łańcuch wolałby zawisnąć, niż wrócić do budy znów. Ten barch już zawsze będzie taki, nie zmienisz natury, psu! Byłby policjantem, gdyby na testach nie przerósł go głupi trucht. Zjadłby czekoladkę, chociaż nie powinien, bo lubi w chuj. Choć nie jest owczarkiem, to przez bobka pewnie byłby ukłuty w rów. Dużo wpierdala, przestępcę dopadnie, ty kurwa Scooby-Doo. On jak w odcinkach Scoobiego zawsze chciał poznać prawdę i podczas pandemii myślał, że rozwiązał zagadkę. Mówił, że wszystko to spisek, a szczepionka jest potworna, strasznie, więc wychodził na ulicę i jak Scooby-Doo chciał ludziom ściągać maskę. Masz krzywą jazdę, jak ty chcesz sprostać walce? Posrało gościa, nawija jakby męczyło go zaparcie. To jeszcze nie koniec bullyingu, Scooby. Przed sobą masz potwora jak w bajce. Więc jeśli chcesz z twarzą wyjść z tego pojedynku, to lepiej wyciągaj skalpel. Albo przestań nawijać o wyciągach skarpet. Seksualizować babcie. To dość burackie. Tak bardzo, że jakbym ci jebnął, to byś się posrał barszczem. Ale ja wiem, dlaczego on chce tak orać babcie. Typ ma cztery dychy, no i ledwo widzi, a i tak wolał starsze. Kiedy pies traci wzrok, no to ma nosa zawsze. O nosach ta suka wie sporo, więc ma mnie na oku, jakbym ja był kontaktem. Muszę też szydzić ze wzroku, żeby mógł się poczuć jak w szkolnej ławce. Po tej lekcji życia szans swoich nie widzi, więc będzie chciał włożyć to szkło w oprawce. Czas! Zróbcie kawał na Dziobane, mocno, mocno! Ale czy jesteście gotowi na pierwsze wejście Szubiego Szupca? Let's go! O! Słychać mnie dobrze wszyscy? Tak, słyszymy, słyszymy! Coś tam słychać. Odrzućmy pośpiech. Mówiąc prościej, mam Ying Yang. Jam Yang Wojciech Mam. Bo przy mnie wszyscy są mali i zawsze szczony będą. I jak dzieci z Somalii, mam wypierdolony benzon. Nie. Poznajecie? Przecież to Kacper Bogusz. W zabawach z kumplem chce być zawsze z przodu. Jak stęka, krytycy mówią falset roku. Często kaszle od wkładanych w paszcze lodów. Swojej lasce obija maskę paskiem i waląc płaskie gogusz, a na psach powie, nie zdara, lubi czasem spaść ze schodów. Potem przeprasza, jesteś słodka jak plaster miodu, wiesz, że najbardziej kocha właśnie łobuz. Rozumiesz, smato, i jedz kawcie w globus. To zły człowiek. Szkoda, że nie wyskrobali twojej matce płodu. Co za wstyd. Takie jedzenie dla mnie, co za syf. Kolejny ogórek, czuję się jak typowy Polak fit. Twoi ludzie się zdziwią, jak skonasz dziś. Zapomną, co to lojal być, nawet ta twoja bić. Pamiętaj, jak za jedzeniem mięsa, żeś jej oran zgryzł. Zabiorę ją do maka, rozluźnię kolan ścisk. Za tu foriu kola cis. Potem stąd na pysk do Joba PiS i pozna, co to Royal Skills.
Dziś obala mit, że tylko dziewczyna potrafi kilka zadań naraz bodziowane zaraz sprawi, że jednocześnie będę mógł się najeść i napić. Cięcie! Będą dobre czerni na ich flak. Dobra, czas. Okej, zróbcie hałas za tu wejście, co? Jesteście gotowi na drugie wejście ciubane? Let's go! Okej. Schubert jest jak raper przed wydaniem płyty. Na jego socjalach zastałem pustki. Na chwilę ze Skubim role się odwróciły i ja się zastanawiam, co chciałeś ukryć. Skubi jest dogiem niemieckim, ale w dawnych czasach ktoś rasę skundlił, bo w poszukiwaniach moich wyszło na jaw, że to nie jest Schubert, a Paweł Schubring, wnuk SS-mana i starej kurwy. Lubisz pojazdy po babci, jakbyś kurwa dostał spadek. Ja poślę tą twoją starą dziwkę na wózek i dopiero po niej pojadę. I będę się znęcał nad dziadkiem SS-manem. Zatłukę tego śmiecia nawet gołą pięścią. Błagając o litość, on będzie tak leżał z wyciągniętą ręką. Dokładnie jak pierdolony hitlerowiec przed śmiercią. Pawełek, Pawełek. Widziałem nagrania, jak robisz sztuczki z kartami. No mordo, fajnie. Powiedz mi zatem, jak to kurwa działa, że nadal masz taką chujową talię. Trudno ci pojąć, Downie, że odwrócić kartę jest łatwiej niż coś ubrać w słowa? Gdybyś o talię dbał tak jak o pancze, to w końcu normalnie byś się mógł potasować. Tak bez odchylania Bebzona? Dla ciebie to science fiction! Za to kilka sztuczek magicznych zamiast mleka matki już za mało lata, babci, wyssałeś z pizdy. Na przykład połykanie mieczy. Chociaż w tej sztuczce przeszkadzał mu instynkt, bo za każdym razem gość musiał uważać, żeby przypadkiem nie strawić wszystkich. Kariera iluzjonisty, jakby się mogło wydawać, nie idzie mu wcale lekko, ponieważ kiedyś na urodzinach jakiegoś dzieciaka zrobił trik, no i razem z nim zniknęło małe dziecko. W obecności mał... W obecności małolata nie można spuścić go z oka, ten cwany cham jest bestią. Udaje brak zainteresowania i niby idzie do przodu, no ale się cofa. Jebany Michael Jackson! Spacer, stare krzesło, czwarte piętro. Trzy rzeczy, których się boi najbardziej zaraz po walce ze mną. Chlanie, 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 tarcie ręką. Śpać mefedron. To wszystko pójdzie zrobić w aucie, zaraz po walce ze mną. Jeśli byłeś głodny wygranej, to musisz porażkę przełknąć, bo dzisiaj to strachu się najesz, dostając na kolację w pierdol. Wow. Jesteście gotowi na drugie wejście Szubiego Szubca? Let's go! Ale on jest fajny. Mądry, oczytany. Wiesz chociaż co to trąta dracja? Tak myślałem. To zwykły odklejeniec, co sprawia dobre wrażenie. Uchodził na dzielni za mistrza pogadanki, bo chodził na do czytelni podrywać bibliotekarki. Po minucie gadki te... Kurwa. Po minucie gadki, zażenowanym wzrokiem przekładając kartki, te sapioseksualne cichodajki, słysząc tego peta, nader fancy żarty, kazały spierdalać za regał, wkładać knagę między bajki. To zwykły odklejeniec. Nie dajcie się złapać. Kopiuje francuski rap, udaje włoskie korzenie, zgrywa porządnego Polaka. A real talk w mig wypływa. Przecież ten kocmołuch to zwykły cygan. Rano przed wyjazdem wziął doping, by mnie przebić. Choć mu hera, mefedron i gandzia nie leży, spokojnie, cygan ma swoje potrzeby. Więc złapała go apatia, chandra i nieżyt i babcia Luladia zabrała go za blok do szamba na wziewny. I nagle Kacper w gazie. Ruszajmy w drogę, przez świat na fazie. I jedzie dziowane borem, lasem. Stop, wróć. I jedzie dziowane taborem, lasem. Dumny, jakby ukończył wotorę z pasem. Muchy okrążają kokon na jego gołej klacie. Z naprzeciwka kuzyn. O w mordę, bracie! Jeszcze pamiętasz wczorajsze melo w mojej chacie? Masz od oka pod brodę zaciek, bo co kielon od wujka Angelo wziąłeś w papę?
Kacper myślał, że śni. Chciał mieć przed batelką chill. Myślał szubi, ma jebany baleron styl. Spalę go w pył lub rzucę paletą w ryj. Na twarzy jedna z tych groźnych min, w słuchawkach cygański czardasz, ale to drill. No, dobra, nie ma czasu. Do wody, kurwa, tam jedzą psy. Wy zawsze się tak spinacie, wy brudne, leniwe fagasy. A wystarczą dwa słowa i spierdalacie jak fajtłapy. Będziecie tacy po wsze czasy. Te słowa to oferta pracy. Na koniec mam dla ciebie zagadkę, ziom. Jak nazywa się uciekający cygan? Escape room. Czas. Okej, czy jesteście gotowi na trzecie wejście w dziubane? Let's go! Okej. Na freestylu po walce z radarem rzuciłeś wers. Macie na scenie, kurwa, wielkie gigabajty. Po naszej walce, kurwa, Okson robi kupę w majty. Fajny! Skąd ty wziąłeś takie punchline'y? No fenomenalny! Te gigabajty były potrzebne, żeby tego wersu pomieścić dane. Majty Oksona z wrażenia po wersie zaczęły wypełniać się kałem. Czułeś się jak we śnie, zniszczyłeś Oksona, wygrałeś z radarem. Budzę cię ja i słyszysz jak szepcze. Wstawaj, Szubi, bo się zesrałeś. Jednak mnie nie słyszy. W wywiadzie mówił, że jest zbyt skupiony na wejściach, ale ja tego chuja wyciągam z transu. Tak jak Labryga, gdy strzeźwiał. Suce, dziś przyda się lekcja. Suce, dziś przyda się lekcja. Taki wyszczekany pewniak, ale kiedy wjeżdża dziowany jak buli, to Szubi ma wymiar ratlerka. Dzisiaj usypiamy pieska. Co gwiazdą chce zostać? Kolejny buc. On chce zostać gwiazdą, bo zmieści dopiero go wielki wóz. I po raz pierwszy nie będzie mógł się odpędzić od tępych dup. Zodiakary będą śledzić jego każdy kolejny ruch, żeby od tego uzależnić mood. A tak w ogóle to jesteś niemęski w chuj. Prawdziwy facet lamusie stawia granice, potrafiłby mniej jeść. Ty zajmujesz dwa miejsca w busie i na karku masz cipę. Zmień sobie zaimki na day dem. Dzień w dzień, dzień w dzień. Widziałem oczami wyobraźni twoje japy zdjęcia z dnia, w którym wyszedłeś z szafy i wyglądałeś jak kawał niebinarnej baby od Niemca. No czyż nie jest piękna? Ja wiem, że jest w twoim guście, bo ty lubisz grubsze, tak? Chciałbyś jej kuśkę ssać, nieważne, że dla ciebie zabójcze mogą być tłuszcze trans. Burger raz! Burger raz! Oczywiście dla niej, bo widać, że głodne to jest. A dajcie kurwie z dwa! Transy przecież są nienasycone! On jest po transfuzji, gdzie testosteron zamienił na miejsce się z cholesterolem. Nic życiem nie robi, jakby się nie przejął, a gra w rosyjską ruletkę. Glockiem! Dlaczego cisnę go od grubasów przez 6 kurwa minut? Może on wam odpowiedź zapewni? Bo to on przy głowie wciąż trzyma pistolet, a ja tylko ciągnę za język. Czas! Okej, jesteście gotowi na ostatnie wejście w tej walce Szubiego Szubca? Let's go! Pomału, dajcie mi go skończyć. Wysłał mi kawałki z dopiskiem Szubi. Co sądzisz, Szubi boss rządzi? Na trakach płaczesz, że twój los błądzi, że wali ci cały blok piąchy za wersy i że za to, do czegoś wciąż dążysz? Nieprawda, to za lutowanie w nos dziąchy i za to, że jesteś autentyczny jak chłop w ciąży. Mówią Szubi zajebisty, to kat jak mało kto. Mam czysty, nagi instynkt, ty na walkach nagą broń. Odsłaniasz wygląd swojej pizdy kalka. Szarą stąd składasz dłonie, by farta pandał, chwaląc go. Bóg nie wysłucha żadnego bękarta. Z flagą Włoch twój stwórca cię opuścił. Mein Kampf Dragon Ball. I nie zwalaj na pecha. Pogódź się z wiarą plus pałą róż, po prostu opiekuje się tobą anioł tchórz. Możesz być kim chcesz, ode mnie masz propsy. On zaraz łapie nocny, bo o brzasku plan jest prosty. Do góry kostki, w kapsku w ziernik na pełen rozchył. Wkłada tam róże, bratki, kaktusy, żywokosty. Spoko, dzisiaj każdy w coś wierzy.
dziobany w to, że będzie kwiatem polskiej młodzieży. Pierdolony sodomita. A mówi, że jest spoko gościem. Jebałeś se siostrę! Gadałem z tą butną Francą, przez jej wielkie dupsko nie mogłeś się przebić swoją krótką lancą. Bawił się z nią w oczyszczanie fleta za użyczanie neta. Swoją drogą ta rozklapicha to niezła rakieta. Skumulowała w sobie całe upławy. Stop, wróć. Skumulowała w sobie całe pułapy. Na moje hardcore level. Dla niej może łatwo, nie wiem. Usiadła w szczerym polu, bo w takiej sytuacji ciężko stać pod drzewem. Trysnęła z takim ciśnieniem, że wyjebało ją w górę, jak jebany Falcon 9. Kończymy dzieło. Dziowane wciąż ma setkę pytań, jak osiągnąć przełom. A ja mam tylko jedno pytanie. Gdzie masz, kurwa, akordeon? Czas. Okej, zróbcie hałas na tej walki, co wielkie brawa się, kurwa, należą. Alright, słuchajcie, no. No, jeżeli ma potężne zadanie, ale na początku chcemy usłyszeć wasze zdanie. Mordo. Także czy lepszy w tej walce był Ciowane? Czy może Szubi Szub? Ja w tej walce od obu zawodników oczekiwałem przede wszystkim level upu, bo to, że będzie poziom, to wiedziałem. I myślę, że Giovanni pokazał więcej niż do tej pory pokazywał. Szubi na swoim stale zajebistym, dokurwionym poziomie, więc mój głos jest na Giovanni dzisiaj. Żebym ja dla kogoś dał dogrywkę, ale nie. Powiem tak. Jak sobie oglądałem te rap battle, to wiadomo, uważałem, że to będzie najlepsza walka, jaka może być, dwóch najlepszych zawodników. I powiem tak jak Okson, spodziewałem się tego od Szubiego i dał to na mega poziomie, jednak jak sobie punktowałem wyjściowo, to wyszło mi 2-1 dla Giovane i oddaję głos na Giovane. Ja myślę, że już teraz można powiedzieć, że jest to jedna z najlepszych walk w historii rap battle polskiego. Chłopaki, kurwa, technicznie, punchline'owo, performance'owo po prostu rozpierdolili. Jaram się w chuj, kurwa, cieszę się, że to się tutaj wydarzyło. Dziękuję wam za to, chłopaki. Jeżeli chodzi o werdykt, podobnie jak chłopaki, pierwsze wejście, pierwsza runda była dla Szubi Szubsa. Druga i trzecia, jeszcze w połączeniu jakby z tym level upem, oboje chłopaki mieli technikę. Ale, raz, dwa. W dodatku punchline Giovane, mimo że zaskakiwały mnie bardziej, to jego progres mnie bardziej zaskoczył. Dlatego również mój głos oddaję na Giovane i to wygrywa bardzo. Gratulacje, hej, zróbcie wielki raz na Giovane! To jest wyciągnięty wieczoru, ale zróbcie też przejebanie, grubi hałas na Szubiego Szubca! I warto podkreślić, że w tej walce przede wszystkim wygrał rap battle. Także dziękuję wam wielkie, chłopaki, bo to było dopierdolone. Jeszcze raz do przychału. Słuchajcie, jeszcze mamy opinię eksperta na koniec, także Wini, co sądzisz o tej walce? No dobra, słuchajcie, ja sądzę o tej walce, że była zajebista, ale kurwa, jeśli mam być szczery, myślałem, że będzie jeszcze lepsza ze strony Szubi Szubca. Było parę, kurwa, takich drobnych zająknięć, kurwa. Widziałem, że na chwilę lekko zostałeś wytrącony z równowagi, tak, i zobaczyłem taki lekki brak pewności, kurwa, który zawsze u ciebie, kurwa, był. Więc jeśli mam być szczery, to jest to, co widzę. Ja bym powiedział, mimo wszystko, może z takiej samej, kurwa, no nie wiem, z tego, na co się nastawiłem, ja bym postawił na ciebie, że jednak bym powiedział, że ty wygrałeś, ale kurwa, dopierdoliłeś zajebistą, kurwa, walkę. I skoro, tak jak zacząłem sobie patrzeć, co mówią panowie, to powiedziałem, kurwa, no, może gdzieś mają rację. Bardzo wyrównana walka,
zajebista, ale kurwa może być jeszcze lepiej. Dla mnie to jest coś cały czas, co się rozkręca i kurwa powiem jeszcze wam jedną rzecz. Kurwa, trochę się starzeję, bo sobie pomyślałem jedną taką fazę. Można by było was tak nawzajem jeszcze dopierdolić naprawdę, żebyście się zmartwili. Ale kurwa, tak sobie pomyślałem, że was lubię. Nie chciałbym, żebyście tak kurwa ktoś wychodził z płaczem z takiego gówna. Ale kurwa, wiem, że można to jeszcze dokręcić gorzej. Nie wiem, kurwa, zawsze mówiłem, że te personalne gówno jest potrzebne. Ale kurwa, zacząłem sobie myśleć, może nie, może to właśnie powinno wyglądać tak, jak jest. Kurwa, sam nie wiem, ja pierdolę. Idę do domu i do przemyśle. Dziękuję.